Rogue Legacy to połączenie gier platformowych typu Metroidvania z produkcjami Roguelike, Like, gdzie śmierć bohatera jest normą. Przed rozpoczęciem każdej wyprawy możemy wybrać jednego z trzech losowo generowanych potomków naszej poprzedniej postaci, a że ginąć będziemy często więc spokojnie przetestujemy wszystkie warianty. Bohaterowie przynależą do różnych klas: od paladynów, magów i barbarzyńców po Shinobi i smoki. Dodatkowo każda postać posiada dodatkowy, losowy czar i pewien zestaw cech charakterystycznych. Mogą być nieznaczące, a czy zabawne zmiany, jak w przypadku hipochondryka, czy osoby z zespołem jelita drażliwego, no wtedy zdarzy jej się oczywiście puszczać gazy. Ale też wpływające na grę, takie jak dementia, czyli pojawianie się niezagrażających nam przeciwników, krótkowzroczność, gdzie prawie wszystko poza najbliższym otoczeniem jest rozmazane, czy karłowatość. Cech jest cała masa i stanowią one genialny patent urozmaicający rozgrywkę, nie ma to jak granie z całym światem odwróconym do góry nogami. Cała zabawa to eksplorowanie losowo generowanych komnat zamku, wieży czy lasu. Wypełnione są one rozmaitymi przeciwnikami i pułapkami, których to pokonanie wymaga niemałej zręczności. Po drodze staramy się zebrać jak najwięcej złota, które pozwoli nam choć trochę ułatwić przedzieranie się następnym razem przez wrogów. Mimo, że nasza postać koniec końców zginie, nie musimy rozpoczynać zabawy kompletnie od zera. Pozostaną nam niejako w spadku znalezione i kupione runy odblokowujące dodatkowe umiejętności, ulepszenia, w tym nowe klasy postaci czy ekwipunek podbijający nasze statystyki. Dzięki temu każda wyprawa w głąb wypełnionego wrogami zamku przybliża nas choć trochę do ostatecznego celu jakim jest pokonanie wszystkich bossów. Od strony audiowizualnej gra Cellar Doors przywołuje na myśl klasyki, do których się odwołuje. Castlevania, Ghosts and Ghosts to tytuły, które najprędzej przychodzą do głowy podczas sesji WRGUE Legacy. Dość prosta, ale ładna grafika, jak żywo oddaje nam lata świetności Nintendo w epoce SNES. Rogue Legacy przypomina produkcje takie jak Super Meat Boy czy Spelunky, gdzie od poziomu trudności wyższa jest tylko frajda płynąca z gry, a każda porażka zachęca nas tylko do tego, by pokazać grze, na co naprawdę nas stać. Jeśli taki typ zabawy do was przemawia, to ten tytuł powinien się jak najprędzej pojawić w waszej bibliotece.